Cześć, Mitch. Dobrze, że jesteś. No cześć, jak tam? Ogarnąłeś tu sprawy? Prawie wszystko gotowe do wyjazdu. Znalazłeś? Jest tam, gdzie myśleliśmy? Czyli wszystko zgodnie z planem? Tak, wszystko jest git. Ale podobno ktoś na ciebie czeka. Jak już będziesz gotowa, to nas złap. Ustalimy co i jak. Tylko tu wróć, klub braindance'owy w Chicago, stare czasy. I nie edytowałam, dostawaliśmy gotowe. Ja tylko montowałam ograniczniki dopaminowe. Wtedy weszły te przepisy. Jesteś. Cześć, Judy. Dotarłaś. Myślałam, że już nie przyjedziesz. Karol mnie podwiozła. Nigdy bym tu sama nie trafiła. Cieszę się, że tu jesteś. Że się nie rozmyśliłaś. Podjęłam tę decyzję chyba nawet wcześniej niż ty. Tylko... Widzę, że musicie pogadać. Zostawiam was, dziewczyny. Wszystko w porządku? Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że nigdy nie czułam się dobrze w Night City. Kiedyś wydawało mi się, że w końcu nazwę to miasto domem. Że jeszcze chwila i poczuję się tam bezpiecznie. Ale to wszystko okazało się tylko iluzją. Wiem. Z tej perspektywy ono wydaje się takie odległe, takie niewinne. Dziwnie się czuję, wiesz? Jak uciekinierka. To nie ucieczka. To szansa na nowy początek. Nowy etap. Ciekawe, że to mówisz. Kiedyś odmierzałam czas etapami. Wiesz, od do. Etap ciasnej klitki w megabloku, etap poprawczaka, etap ulicznych gangów, etap moksów. Za każdym razem myślałam, że znalazłam dom dla siebie. I za każdym razem się rozczarowywałam. Tym razem będzie inaczej. Obiecujesz? Nie. Nie chcę ci niczego obiecywać. Nie muszę. Zobaczysz. Wkrótce będziemy w domu. Podoba mi się taka wizja. Mnie też się podoba. Damy radę. Jeśli czegokolwiek mogę być teraz pewna, to właśnie tego. Od razu mi lepiej. Zbieramy się zaraz. Musimy zdążyć przed burzą. Najlepiej nie narażać się panom. Karol mnie przed nią ostrzegała. Polubicie się. To co? Jedziemy? Muszę jeszcze coś załatwić. To zajmie chwilę. Okej, to ja poczekam na ciebie. Cieszę się, że to robimy. Że wyjeżdżamy? Jak dzisiaj się żegnałam z dziewczynami z Moksu, były pewne, że stchórzę. Podobno nawet zrobiły zakłady, że wrócę do Night City z podchłonym ogonem. Jak one wszystkie, nieraz. Czuję, że stracą dużo kasy na tym zakładzie. Mówiłam ci, że planowałyśmy to z Evelyn. Wyjazd z Night City. Fantazjowałyśmy, co zrobimy, gdy w końcu nadarzy się okazja. Przykro mi, Judy. Nie przejmuj się tym. Chyba po prostu chciałam się pożegnać z tym wspomnieniem. Hej, Vi. Wiem, co sobie myślisz. Bo cholera ta wariatka nagrywa mi się na skrzynkę, kiedy ja robię śniadanie. No bo, wiesz, nie potrafię rozmawiać o uczuciach. A chciałam ci coś powiedzieć. Tak jest mi łatwiej. Otóż... jestem szczęśliwa. Chyba pierwszy raz w życiu. Chciałam ci za to... Cholera, muszę...